kilku lat mamy takie działanie, czy też program Mazowieckie Dobre Praktyki i Tradycje Kulinarne i w ramach tego robimy to, o czym przed chwilą pani sekretarz mówiła, ale mamy też takie działanie, które nazywa się Mazowieckie Praktyki Pszczelarskie. W ramach Mazowieckich Praktyk Pszczelarskich dwutorowo działamy. Jedne działania to są stricte dla pszczelarzy, czyli powiedzmy w cudzysłowie dla zawodowców, a drugie dla osób takich jak ja, które o pszczołach niewiele wiedzą, które są zwykłymi zjadaczami miodu, które tak naprawdę, no to czasem jest żenujące, ja już troszeczkę się nauczyłem słuchając tam różnych osób na tych spotkaniach, ale niektórzy mówią, do mnie na parapet pszczoła przylatuje i co roku ta sama mówi, ja ją poznaję, ona już chyba mnie poznaje, bo ja jej troszeczkę tam wody z cukrem i wie pan, ona czasem tam korzysta z tego. Ja mówię, no świetnie, no ciekawe, ciekawe skąd pan tak na 100% wie, chyba już zaczynacie rozmawiać z nią. Także zapraszam na takie szkolenie informacyjno-powszechnieniowe. A tam nie tylko mówimy o tym, ile pszczoła żyje, co się dzieje w ulu, tylko mówimy, jaka jest rola pszczół w środowisku, prawda? Rola jest niebagatelna, ja państwu nie będę mówił, ale dla osób, które nie znają tematu, jest to niezmiernie istotne. Niezmiernie istotne. Oprócz tego próbujemy przekonać słuchaczy, właśnie tych zjadaczy miodu, że miód należy kupować w pasiece. Bezpośrednio od producenta i wtedy mamy pewność. Pewność mamy oczywiście wtedy, kiedy wejdziemy z nim w relację, kiedy popróbujemy tego miodu, będzie nam odpowiadał. Jeśli nie, to mówię, idźcie gdzie indziej. Ale może w międzyczasie jeszcze wam ten pszczelarz coś pokaże. Może przekonacie się rzeczywiście, że jest to osoba na wskroś uczciwa i to, co kupujecie, jest warte tej ceny, którą płacicie. Ja jeszcze pozwolę sobie może na taki nieeleganckie przytoczenie pewnego faktu. Kiedyś tak słyszałem od starych pszczelarzy, prawda? Już bardzo dawno, to z 15 lat temu ktoś mi mówił, że przed wojną, kiedy pszczelarz zeznawał w sądzie i pytano, kim jesteś, on mówi pszczelarzem, to był zwalniany z przysięgi. Tak, nie musiał przysięgać. Tak, przepraszam, tak? To jest inna sytuacja. Tak, to jest składania przysięgi. Tak. Bo pszczelarz, dawniejszy Bartnik, tak, był odizolowany. On przychodził do tego, szedł do spowiedzi i potem po tym dopiero mógł iść do składania sądu. Taka jest tradycja z historykiem, który się zajmuje tą sprawą. Tak sprawa wygląda. Dziękuję bardzo za uzupełnienie. Poszerzyłem swoją wiedzę i tak powiem szczerze, bardzo jestem wdzięczny za tą uwagę. I teraz tak, pszczelarzom to opowiadam i zadam takie pytanie. Panowie, a jak jest teraz? Bo panowie byli sami. Jak jest teraz? Czy teraz też tak powinno być? A jeden z pszczelarzy mówi, wiesz co, teraz to ja bym kazał dwa razy przysięgać. Ale to jest taka może nieelegancka uwaga w tym towarzystwie. Wierzę, że tutaj wszyscy są w porządku i szanują, kochają to, co robią. Proszę państwa, drugi tor, bo tu mówiłem o tych zjadaczach miodu, drugi tor działania to są Mazowieckie Dobre Praktyki Pszczelarskie dla pszczelarzy. I dzisiejsze spotkanie jest w ramach tych Mazowieckich Dobrych Praktyk Pszczelarskich. Pszczelarze występują z tematem, pszczelarze sugerują, wręcz wybierają, kto ma ten temat zrealizować. Lokalna grupa działania zgłasza to do samorządu, a samorząd finansuje. I dzisiejsze spotkanie jest sfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Są to publiczne pieniądze, więc potrzebna jest lista, na której się państwo podpisujecie, żebyśmy mogli to działanie rozliczyć. W ramach dzisiejszego spotkania mamy przewidziane wystąpienie oraz szkolenie oraz później posiłek, tak jak już było zapowiedziane. Proszę państwa, warto zapamiętać, że jest ścieżka, z której mogą skorzystać organizacje pszczelarskie. I rzeczywiście ona generalnie dotyczy szkolenia z tematu pszczelarskiego, ale czasem macie jakieś święto, czasem brakuje pieniędzy na przykład, żeby zorganizować poczęstunek dla tych osób. Można poprzez lokalną grupę działania uderzać do samorządu i pewne fundusze z samorządu uzyskać. Ja tak bym mógł gadać i gadać, ale w tej chwili chciałbym od razu oddać głos prowadzącemu. Oczywiście z prośbą taką, żebyście państwo na bieżąco, tak jak pan już prosił, zadawali pytania, żeby to było w formie takiego seminarium, akcja interakcyjna.
żebyśmy na bieżąco pewne rzeczy rozwiązywali. Oczywiście przestrzegam też przed jakąś ucieczką w uliczki, prawda? Bo już nieraz słuchałem takich spotkań, gdzie tematyka jakoś się wymknęła i poszła zupełnie w inną stronę. Ale pan będzie nad tym czuwał. Także nie przedłużając, ja jeszcze raz wszystkim dziękuję, którzy przyszli. Proszę sobie zapamiętać, że jest możliwość korzystania z czegoś takiego jak dzisiaj i wasze organizacje powinny to brać pod uwagę. Rzeczywiście jesteśmy w stanie zatrudnić prawie każdą osobę, którą państwo wskażecie. Także dziękuję bardzo, oddaję głos panu Igorowi. Witam państwa serdecznie, cieszę się, że mogłem tutaj państwa odwiedzić. To jest moja wizytówka, jakby państwo chcieli jakiegoś kontaktu, czasem tak bywa, że pszczela. Dlaczego prosimy obydwaj z panem Krzysztofem, żeby państwo zadawali w razie jakiejś niejasności pytania od razu? No bo potem jest przerwa i potem wokół mnie gromadzi się wianuszek osób pytających i każdy z nich ma jakieś pytanie, na które ja odpowiadam tylko jemu. Jeśli ten człowiek zapyta się na sali, to też ktoś, kto nawet nie uświadamia sobie, że chciałby to wiedzieć, dowie się o tym, więc proszę o taką... I jeszcze mam do pani taką prośbę, czy mogę zdjąć bardzo? Bo się ubrałem za ciepło. Proszę państwa, ja bardzo proszę, żeby państwo byli łaskawi zapoznać się z tym slajdem, przeczytać go i zapamiętać, bo jest to podstawa technologii, o której będziemy mówili. W 1946 roku profesor Anna Maurizio w Szwajcarii, nawiasem mówiąc krakowianka, urodzona w Krakowie, ale tam już się wychowała i działała i uczyła się, udowodniła, że pszczoły, które nie karmią czerwiu, nie żyją 35-40 dni, tylko 10 miesięcy. To jest cała podstawa tego. Tam jest taka książeczka Małychina, którą ja przetłumaczyłem i za jego pozwoleniem zmieniłem tytuł, bo on miał inny tytuł, a ja zaproponowałem pszczelarstwo, powrót do natury. Dlatego, że uważam, że izolacja mater naśladuje pszczoły, naśladuje działanie pszczół. To znaczy, powstrzymanie czerwienia sztuczne przez nas, to jest naśladownictwo pszczół. Tylko, że my wybieramy ten okres. Pszczoły chcą się rozwijać, pszczoły chcą żyć, bujnie żyć, jak każdy organizm. A my jesteśmy od tego, żeby kierować tym instynktem rozwoju tak, jak to jest dobre dla nas i okazuje się także dla pszczół. Zaraz powiemy dlaczego. A żeby nie być gołosłownym, a tu ja puściłem ten izolator chmary, nie będziemy go teraz omawiać, po prostu to jest izolator chmary. To jest izolator zaprojektowany przez twórcę tej technologii. Natomiast jak mnie pytają ludzie, jaki ma być izolator chmary, taki, żeby pszczoły mogły się z matką kontaktować, ale żeby ona nie czerwiła. Można kartkę napisać matce, zakaz czerwienia. Jak będzie skuteczne, to będzie dobry izolator matki. Jak ja widzę w towarzystwie, że są różni wynalazcy i on musi mieć izolator, tam jeden taki, no nie będę mówił, zresztą nazwiska nie mam, bo samymi się posługuje ksywkami, takimi pseudonimami, ale Kajetan izolator i tak dalej, i inni. Pomijając to, że taki izolator, który on prezentuje, nie może działać, to jeszcze, to nie jest wynalazek. Wynalazkiem jest technologia. Tu jest podstawa tego, żeby móc powstrzymać matki od czerwienia. O. U mnie są takie rójki, prawda, fajne? Bo łupatą można zbierać. Można spotkać też takie rójki.
Ale co to jest rójka? To właśnie Państwo wiecie. Po czym pszczelarz poznaje, że rodzina jest w nastroju rojowym? Przestają pracować i pojawiają i nikną. Nie widać jajeczek. Matka przestaje czerpieć. Co pszczoły zrobiły? Zaizolowały matkę. Po co one tę matkę zaizolowały? Żeby się dorobić pokoleń, które będzie jądrem tego grona rojowego. Młodych pszczół, które nie karmiły. One po to ograniczają matkę w czerwieniu, także żeby odchudzić i żeby mogła lecieć daleko tam, gdzie one są, ale też przede wszystkim dlatego, żeby się dorobić pokoleń pszczół, które nie karmiły czerwiu, tak jak to powiedziała Anna Mauricio. I pszczoły, które wygryzą się z wcześniej złożonego czerwiu, a nie będą obciążone funkcją karmienia, są, jak powiedział dr Chmara, kalendarzowo stare, ale biologicznie młode. One mają olbrzymie zapasy ciała tłuszczowego. Dlaczego rójki się zdarzają najczęściej tam maj, czerwiec, prawda? Bo wtedy najbujniejsza jest przyroda, najwięcej jest pyłków, które mają zróżnicowane aminokwasy, bo to jest ten chlebek pszczeli, ten pyłek, prawda? Można wychować, bardzo dobrze odkarmić pokolenie, zaoszczędzić go, żeby nie musiało karmić larw, zabrać z rójką i umieścić w nowym punkcie, w nowym miejscu, gdzie to pokolenie będzie musiało wykarmić następne pokolenie, zebrać zapasy dla następnego pokolenia, zbudować nowe gniazdo, czeka go multum roboty. I w związku z tym tak to zorganizowała przyroda. Dlatego ja nazwałem tę książkę Pszczelarstwo powrót do natury, bo taka izolacja naśladuje zachowanie pszczół. W czasie tuż po tej epidemii koronawirusa w Sądeckim Batniku nie było takich zwykłych, no, tylko były drzwi otwarte Sądeckiego Batnika i tam było dwóch prelegentów, profesor Olszewski z Lublina i profesor Chorbiński z Wrocławia. Najpierw był profesor Olszewski, który powiedział, że jego zaprzyjaźniony pszczelarz od wiosny, chyba od rzepaku, do jesieni skarmił 50 kg cukru na jedną rodzinę. Profesor Chorbiński mówi po nim i mówi, no ja tym się nie mogę podpisać, ale w pasiece uczelnianej skarmiłem na jedną rodzinę 25 kg cukru. Proszę Państwa, wcześniej, kiedy nasi pradziadowie pszczelarzyli, inne były pożytki, inne były warunki, inaczej się pszczeli. W tej chwili ja miałem takie lata, że w jednym czasie kwit mniszek, akacja i coś jeszcze. W jednym czasie. A potem zielona pustynia. Nic. I co się wtedy dzieje? No, matki czerwią, bo jest lato, prawda? Pyłku nie ma. Ja pokarm węglowodowy, węglowodanowy mogę dać. Ale skąd ja wezmę pyłek? Ale czerw jest, więc go trzeba karmić. No i karmią tym, czym mają. I potem wychodzą herlawe pokolenia, herlawe pszczoły. I to, że profesor Olszewski, jego znajomy, skarmił 50 kg, to, że profesor Chorbiński skarmił 25 kg, nie dało zdrowia, nie dało potencjału biologicznemu, tym, że oni sobie z tego zdrowia, obydwaj naukowcy zdają sprawę. No, pyłku nie przeskoczymy. Jest taka książka profesora, w tej chwili już profesora Lipińskiego, Zbigniewa, Żywienie pszczoły miodne, i on tam daje różne przepisy do pyłku z drożdży, z soi i tak dalej. I pisze, nic nie zastąpi oryginalnego pyłku pszczelego.
A teraz pomijmy tą plaszę, bo to są moje obliczenia. Natomiast zajrzyjmy do pszczelnictwa, tego pracy zbiorowej profesora Bornusa i tam jest napisane, że na jedno pokolenie, na 21 dni, karmicielki zużywają 120 dla jednej larwy 125 mg pyłku i 142 mg miodu. Jeśli matka składa 1500 jaj dziennie, no średnio 1500 jaj dziennie, to jedno pokolenie to będzie 31,5 tysiąca jaj. To jedno pokolenie kosztuje 4 prawie kilogramy pyłku i 4,5 kg miodu. A jeśli ja mam pszczoły, które żyją 10 miesięcy, ja je zaizolowałem, one jakiś tam, część nie będę w tej chwili liczył, to też można policzyć, ile one zużyją tego węglowodanu, ale nie potrzebują pyłku. One nie garmią larw, prawda? Zresztą to jest stwierdzone i Państwo o tym wiedzą, że jeśli nie ma otwartego czerwiu, rodzina przestaje przynosić pyłek. Jeśli nie ma czerwiu, to nie. Więc to jest też jakby recepta na zachowanie się pszczelarza w tych warunkach, które nas niestety spotkały. Sami to zrobiliśmy. Więc no, może nie my osobiście, ale ludzie. Ludzie, tak, sami tak. Ja zakładałem pasiekę w okolicy było 15 hektarów takich półhektarowych, półmorga, takich pulka. Między nimi były miedze. Na tych miedzach bławaty, niebławaty, cuda. W zbożach też nie były tak wytępione. Chwasty były bławaty. Ja nie mogłem sobie poradzić z pszczołami. Chodziłem, prosiłem ludzi, weź sobie, bo jak mnie to mi się wyroją. Ja w tej chwili mam w sąsiedztwie na tym polu, w najlepszym wypadku, no, na tych 15 hektarach, w najlepszym wypadku pszenżyto, a w najgorszym kukurydzę genetycznie modyfikowaną 810. A Państwo wiecie, że ta kukurydza wytwarza pyłek, który jest insektycydem, ona się chroni przed swoim szkodnikiem tym samym. Pszczoły ten pyłek zbierają. Ja nie widzę objawów zatrucia, bo one nie giną, pszczoły nie giną, dorosłe. Tylko zbierają ten pyłek, karmią, robią z tego bieżkę, karmią tym larwy. I te larwy zamiast żyć te biedne 40 dni, żyją 10 dni, 15. I co ja mam zrobić? Wiadomo, że nie wolno stosować, siać 810 kukurydzy, ale sprytny rolnik w Teczce przywiezie z Niemiec. Jak ja powiem, gdzieś doniosę, prawda, to jego rzeczywiście ukażą, ale on Michałka spali. Ale to na marginesie. I teraz po kolei Państwu tak wyszczególnie, a potem się zajmiemy poszczególnymi takimi punktami tego tematu. Korzyści ze stosowania izolatora chmary. No po pierwsze, co najchętniej nasi tu koledzy podchwycili, że izolujemy matkę na 25 dni, jak są trudnie, albo na 21 dni, jak trudnie nie ma. I po 25 czy 21 dniach nie ma czerwiu krytego, jedno odpalenie amitrazy i cała waroa znajduje się na dennicy, zamiast tam iluś. O tym jeszcze będziemy mówić. Izolacja matek, ja izoluję matki gdzieś od drugiej dekady września do początku drugiej dekady lipca do początku sierpnia. I w ten sposób uniemożliwiam szkodliwe czerwienie. Państwo wiecie, że w tej chwili nie ma się co cieszyć, że mamy ramki pełne czerwień. Bo z tego ten czerwień nie doczeka wiosny. Tylko się rodzina wystrzelała na hodowlę tego czerwu. Zamieniamy dolary na wróble w ten sposób. Panie Igorze, przepraszam, druga dekada sierpnia. Druga dekada lipca. Pierwsza dekada sierpnia. Nie, druga dekada. Druga sierpnia. Tak, druga dekada lipca, początek sierpnia.
izoluje pan matkę wtedy? Czy pan wtedy pobudza matkę do czynienia? Nie. Przepraszam. Dziękuję. Stymuluję matkę, jeśli trzeba, stymuluję matki od początku lipca do połowy albo do końca sierpnia, a od drugiej dekady sierpnia do początku września izoluję. Racja. Ja mam 83 lata. Tak, ta stymulacja matek w pierwszej fazie, czyli ten lipiec, sierpień, to ma to na wielorankowym izolatorze robić, czy też w małym? Nie, ja w ogóle tam nie ma izolatora. Nie ma izolatora. Ja po prostu, jeśli nie ma pyłku, ostatnio kupiłem pyłek, wiaderka, kupiłem pyłek i wcześniej robiłem coś takiego, co podaje to profesor Lipiński w tej książce, o której wspomniałem, żywienie pszczoły miodnej. To znaczy, bierze się, nie podam proporcji, jak Państwo będziecie chcieli, proszę mi napisać, bierze się pyłek, bierze się miód w odpowiednich proporcjach, dodaje się te lekarstwa, co są po antybiotykach, takie probiotyki, tak? Dodaje się, tak jak pszczoły, nie? I zamyka się szczelnie, przez 10 dni trzyma się temperaturę 32 stopni, a potem się obniża na 2 tygodnie do 28 stopni. I wychodzi pieszka. Ja normalnie pszczołem pieszkę. Proszę mi przypomnieć, o czym mówię. Aha, no i taką pieszkę, taką zrobioną pieszkę, biorę z suszu plaster, łopatkę, nakładam i proszę, daję. Każda rodzina o tej porze musi mieć pieszkę. No chyba, że jest taki rok, że one sobie zebrały i sobie mają, na przykład. Ja wiele rzeczy biorę od pszczół, biorę mleczko pszczele, biorę z motylicy te odchody, tak, tam jest taka książeczka. Nalewkę robię, nie biorę pyłku. Nie biorę, bo po prostu one mają za mało dla siebie. Ja nie mam sumienia, nie zbieram. Mam buławiacze, był owszem, nie zbieram pyłku, bo w moich warunkach, ja mam w tej chwili pasiekę stacjonarną, bo w tym wieku, w moich warunkach, no nie mogę sobie pozwolić na odbieranie pyłku. W tym roku chorowałem trochę, spóźniłem się i zrobiłem co innego. Wziąłem, nalałem inwertu na plaster i też posypałem tego pyłku, takiego obnóża, nie mielą. Posypałem tego pyłku, rozprowadziłem i dałem. Poszło, bo one sobie już zrobiły. Miały miód, prawda, to był niby miód, miały pyłek i wszystko. Czasem na wiosnę, jak mam pyłek, też bardzo często, po prostu mielę ten pyłek i daję na tackach. Piękny też jest na moich stronie taki filmik, pyłkowa radość. Piękny widok, one gorkują normalnie jak bombowce i tarzają się w tym pyłku, całe się obtaczają i z tymi odnóżami wracają. To musi być zmielone, bo obnóża to ona nie weźmie. Dalej, jakie są korzyści z izolacji? Długotrwała izolacja zmniejsza ilość wychowywanych pokoleń i ogranicza rozwój waroz. Państwo wiecie, że waroa może się żywić na pszczole miodnej, ale nie może się rozmnażać na pszczole. Może tylko na czerwiu się rozmnażać. Nie ma czerwiu, nie ma waroa, prawda? Stosując izolację matki, można pozbyć się wielu chorób. Jak będzie czas, ja tu przywołam panią Anię, żeby to nie było na mnie, jak ona się pozbywała choroby woreczkowej przy pomocy izolacji matki. Jak nie ma tutaj weterynarza. Następne. Wspomniał pan tam o nalewce na motylicy. Do czego ta nalewka ma służyć? Tam jest taka książeczka, ale ta nalewka... Ta nalewka, proszę pana, powstała w czasie, kiedy Chopin zmarł na gruźlicę. A zastosował ją ukraiński uczony z Odesy, Miecznikow, do leczenia własnej żony, która chorowała na gruźlicę. Motylica jako jedyny owad
ma taki enzym ceraza, który rozpuszcza wosk. Prątki kocha, okazuje się, są chronione kapsułka otoczką wosku. I ta nalewka startowała jako no. Inicjowała po prostu. Tak, jakby... okazuje się, że teraz reguluje ciśnienie, no, różne inne choroby. Przepraszam, ja nie jestem apiterapeutą, ja się przed tym bronię, ale tam jest to opisane, nie mam wiele egzemplarzy, chyba trzy te książeczki mam. Jeśli... Ja już zarezerwuję jedną. Bardzo proszę. Dobrze. Jeśli pragnie, to można w sądeckim bardzo. Zrobione z odchodów motylicy? Słucham? Z czego to jest robione, pan nie wie? Pierwotna nalewka była robiona z larw motylicy. Ale w tej chwili apiterapeuci, pszczelarze doszli do wniosku, że silniej działają, lepiej działają odchody. Jak je zebrać? Jak je zebrać? Zaniedbać susz. Ja sobie miałem w termie oka, nie? I przed tym zgromadziłem sobie korpus, tam słupek 15 korpusów, 5 korpusów wielkopolskich i ramki do przetopienia. Włożyłem plasty do przetopienia. Pojechałem do szpitala, otwieram, są same druty. Nie ma, już tylko larwy chodzą pojedyncze, nie, pajęczyny, pojedyncze dorosłe te motylizy. I na dole z tych 5 korpusów, proszę Państwa, zebrałem 4 kg odchodów. Dlaczego odchody są lepsze? Bo motylica jest kanibalem. Ona zjada, jak brakuje, jak już zeżre wszystko, co jest dostępne, plastry, wosk, ona wosk, żeby plastry, wszystko zjada, to wzajemnie się. Czyli ta ceraza, ten enzym i to wszystko, co działa w tych larwach, jest jakby skumulowane jeszcze w odchodach. No proszę to powiedzieć, a to jest margines. Naukowcy rozbadali po prostu. Tak, są taka jest Instytut Farmaceutyki w bombardowany w tej chwili. No. Nie Helsonim, tylko nie, w Ukrainie, w Charkowie. Niedawno zmarł profesor Tichonow, wyszły takie... Tichonowa już nie ma. Proszę? Tichonowa już nie ma. Nie, no zmarł. Jo, to 3 lata. Ile tych odchodów, bo teraz nalewka na spirytusie, tak? Ile tych odchodów? 8 gramów do litra wódki, nie spirytusu, wódki. 40%. 8 gramów odchodów. Tam jest w tych książkach. Jedźmy, bo proszę Państwa, ja po marginesach. A co tam pomaga ta nalewka jeszcze? No ja nie powiem Panu w tej chwili, bo tak jak mówię, z tego co pamiętam, to miałem pracownika, który... Na gruźlicę na pewno. Na gruźlicę na pewno. Nie mogli mu regulować ciśnienia. Miał za wysokie ciśnienie. Jak mu dali na obniżenie, to jechało do 60 do 80. No i po paru dniach, jak według tych recept, no, używał tej nalewki, panie, ja się na nowo narodziłem. Aż nie do wiary. Naprawdę. My nie wierzymy w działanie produktów pszczelich. A farmaceutyka, proszę Państwa, no, ganiacie mnie po marginesach, ale to muszę powiedzieć. Farmaceutyka ile ma lat? 200. Od kiedy jezuici zrobili koryt z Chiny, prawda? Wyciąg z kory Chin. To jest początek farmaceutyki. Hipokrates leczył antybiotykami. I ludzie leczyli się i żyli. Ale jeszcze raz powtarzam, ja nie jestem apiterapeutą, proszę. Przezimowanie dwóch lub więcej matek, a taka jest możliwość w wypadku izolacji matek w jednej rodzinie, umożliwia szybszy rozwój rodziny
wiosną. I jak to zrobić właśnie? Ja powiem, jak pan nie skończy. Izolator chmary jest swoistym narzędziem selekcji. Tu nie odmówię sobie opowiedzenia państwu dwóch anegdot. Miałem taką reproduktorkę kupioną za 300 zł, z której w sezonie, kupiłem ją w maju, do końca sezonu nie miałem ani jednej córki, bo albo pszczoły wymieniały te matki, albo ja sam dochodziłem do wniosku, że te matki nie za. Ja nie mam pretensji do hodowcy, naprawdę, bo to jest przyroda i to się tak może zdarzyć. Od tego samego hodowcy biorę zawsze matki i zawsze są dobre. Ta była taka, do niczego. No ale reproduktorka, to ja wiele matek zimuje w parze, po dwie matki w jednej rodzinie, w izolatorach, ale ją zaizolowałem osobno. Na wiosnę patrzę, ta matka martwa, z izolatora wychodzi taki coś pokraczny, pół matka, pół pszczoła, taka garbata i w izolatorze, bo państwo widzicie, ile tu jest w środku miejsca, w izolatorze też taki garbaty matecznik, bo one już tak się zdenerwowały na tę matkę, że w zimie wyhodowały sobie w izolatorze. No, oczywiście nie ona się, nie ona, no nic z tego nie wie. Jak kolegom powiedziałem, że mi reproduktorkę tam zniszczyłem, szkoda. Ja mówię, jaka szkoda? Szkoda to mojej głupoty, że ja uparcie usiłowałem coś z nimi mieć. Hodowca nie może zagwarantować i nie da się tak, to jest przyroda. Nie da się tak, żeby to były tak jak wszystkie samochody z jednakowymi środkami. A druga taka anegdota też na temat tego, że izolator jest narzędziem selekcji. Miałem matkę wiele lat temu, kiedy jeszcze wierzyłem, że matki należy wymieniać co 2 lata. No i była taka matka dwuroczna, której ja po prostu nie miałem sumienia, jak to się mówi kolokwialnie, wycofać, czyli urwać łeb. Nie miałem sumienia, mówię. I hipokryta, mówię, czekaj, ja cię tu zaizoluję z taką, która się unasieniła w lipcu. I sprawdziłem to czerwienie tej unasienionej w lipcu. Pięknie czerwione. Zaizolowałem ją w jednej rodzinie. Na wiosnę ta młódka martwa, a ta staruszka chodzi. Przeżyła następny sezon, na następną zimę zaizolowałem ją już osobno. Przeżyła jeszcze jeden sezon, czyli czwarty, prawda? I dopiero na przełomie maja i czerwca zrobiły cichą wymianę i córka była taka sama. To jest pytanie, kto ma wybierać matkę? Pszczoły czy przemysł? Ja nie mam nic przeciwko tej teorii, że matki mają być młode i tak dalej. Ale to jest taka troszkę na skrót teoria. Po oczach nie poznasz matki, jaką ona jest. Tylko co wynika. I to jest na temat funkcji takiej selekcyjnej izolatora chmary. Odczerwienie w razie potrzeby w jednej rodzinie dwóch matek przyspiesza rozwój. Zamykając matkę przed pożytkiem, zwiększamy zbiór o 50%. Ja mam tu przygotowaną w prezentacji. Graficznie to uzasadnimy, tylko że od razu zwrócę uwagę na to, że znacie państwo taką metodę taranową. Żeby zwiększyć pożytek, trzeba 51 dni przed pożytkiem stymulować matkę, a 20 dni przed pożytkiem zamknąć na dwóch plastrach. Rzeczywiście wtedy mamy 50% więcej. Ale 51 dni ja mam wiedzieć, kiedy będzie pożytek. W tych warunkach, które nas teraz spotkały, ja nie podejmuję się na to odpowiedzieć. Nie ma takiej możliwości, że miałem 51 dni wiedział co. Natomiast jak użyję izolatora chmary, to ja przed pożytkiem 10 dni, jak zamknę matkę, 9 dni przed pożytkiem w izolatorze, co się stanie? Zasklepi się cały czerw otwarty. Nie ma kogo karmić. Wszystkie ręce na pokład. Zmieniłem strukturę rodziny
i dalej mam 50% większy zbiór miodu, prawda? I teraz niejaki Gromow i Akimow, znów ukraińscy uczeni, udowodnili, że jeśli Varroa straci 10% swojej wilgotności, to jej przyłgi nie działają i ona odpada z pszczoły. A jeśli traci 15%, to nawet jak jest na pszczotym, nie potrafi zassać tego ciała tłuszczowego, czy co tam. Nie, i ginie z głodu. Moi koledzy w Ukrainie i ja też tu w Polsce stwierdziłem, że w rodzinach, no mam jedną pasiekę na jednym toczku, prawda? W rodzinach, gdzie zaizolowałem matki, powiedzmy, w połowie sierpnia, był znacznie mniejszy osób Varroa niż w tych, które były izolowane na początku życia. Po zamknięciu matki w izolatorze i po zabiegu. Ja wcześniej odmieniałem abiwarolem, teraz sublimatorem. Wszystko jedno. W każdym razie wyraźny mniej pasożytów spadało w rodzinach, które były wcześniej izolowane. Jest to tak zwany prawdopodobnie, tak z tego wynika, efekt termokamery. Jak się zaczęła Varroa, to szczególnie znów tam na wschodzie używali takich, do zwalczania Varrozy, używali takich bębnów z siatki wkładanych do komory cieplnej, gdzie podnosili temperaturę do 46 stopni. Pszczoły tę temperaturę znoszą, więc oni wsypywali do tego bębna pszczoły i kręcili. Pszczoły tę temperaturę znoszą, natomiast Varroa im odpadała. I oni uważali, że ta temperatura te pszczoły, te Varroa zabije. Ale przecież tam znacznie spadała wilgotność. I w świetle tych badań Akimowa okazuje się, że to nie temperatura niszczyła te pasożyty, tylko susza, spadek wilgotności. Po prostu one spadały na tym. Jeśli teraz ja zaizoluję matkę we wrześniu, no co ja widzę, przepraszam, w sierpniu, w połowie sierpnia, po 21 dniach nie będzie żadnego czerwia, prawda? Jak jest czerw, pszczoły mają mieć temperaturę u lód 34,5 stopnia. A jak nie ma czerwiu, po co się wysilać? Im jest dobrze w 40 stopniach. Jeśli jest sucha pogoda, wilgotność z zewnątrz spada. Tak jak w tej termokamerze. Podobnie. I ta Varroa ginie. I stąd to zjawisko, że wcześniej izolowane rodziny z wcześniej izolowanymi matkami pozbywały się samoczynnie. Ta Varroa spadała. Jak nie było, nie była znana technologia izolacji matek, natrafiłem na przykład na taki, no ja to opisywałem w pszczelarstwie, na taki stan. 15 kwietnia. Masa pasożytów, mam dzielnice osiatkowane, robię osyp dzienny, czy zliczam osyp dzienny. No masa pasożytów trzeba leczyć, prawda, bo to jest kwiecień. Równocześnie widzę, że są nas początki nastroju rojowego, trzeba coś zrobić, prawda? A jak zrobię odkład, no to czekam na rzepak. Jak to wszystko pogodzić? Jak ja sobie wtedy dawałem radę? Nie było możliwości, nie znałem technologii izolacji matki. Zrobiłem odkład na matce z czerwiem otwartym i ten odkład wyleczyłem, bo tam był czerw otwarty. Wyczyściłem te mateczniki ratunkowe w macierzaku i do macierzaka dopiero 29 kwietnia podałem matecznik na wygryzienie.
póki się matka wygryzła, no ona się wygryzła, prawda? Póki się unasienniła, póki się z jajeczek zrobiły larwy, minęło w sumie 24 dni od momentu tego. Już też nie było czerwca krutego i też mogłem leczyć, a w międzyczasie wziąłem rzepak. Czyli po rzepaku mogłem leczyć. Takie musiałem robić zabiegi, jak nie znałem technologii izolacji. Proszę zawsze pytać, jeśli coś jest niejasne. Wskutek zabiegu, no to pozbyłem się, wskutek tej czynności, pozbyłem się jednym zabiegiem varroa tak w macierzaku, jak i w odkładzie, zlikwidowałem nastrój rojowy i zmieniłem strukturę macierzaka na czas pożytku. A jak mam izolator do dyspozycji, to w razie pojawienia się nastroju rojowego izoluję matkę. Po pojawieniu się pożytku matkę uwalniam i po zdjęciu pożytku leczę. Dużo prościej, prawda? Nie muszę robić odkładu. Ktoś chce robić odkład, to może, ale nie zawsze każdy chce, prawda? A ile czasu można izolować matkę? Ile dni? Mój przyjaciel... Idziemy na nic. Mój przyjaciel w małych Chinach, jak zaczynał izolować, sprzeczał się z doktorem Kmar, który uwierzył Akimowi, że varroa bez dostępu do czerwiu krytego żyje pół roku. To on zaizolował na 10 miesięcy. Nie wiem, po pół roku varroa dalej żyła. To potem zaizolował na 10 miesięcy. Varroa dalej żyła. Czyli mógł zaizolować matkę na 10 miesięcy i nic się nie działo. To jest odpowiedź na Pani pytanie. Czy... Proszę? Rodzina osłabła. Nie, proszę Pana, zaraz będę Panu tu powiedział. Zaraz Panu tu. Na 10 miesięcy jeszcze nie osłabła. Po 10 miesiącach tak. Po 10 miesiącach tak. Nie, przepraszam, ja tam przez nie na 6 miesięcy zaizolował, tylko na 8 miesięcy. Rodzina nie osłabła, bo jak nam powiedziała doktor Mauricja, pszczoły, które nie karmiły, się 10 miesięcy, tylko na 8 miesięcy. Ale to są historie, które mógłbym długo opowiadać, nie ma na to czasu. Też tak zrobimy. Teraz, jak się tu pojawiła ta, dzięki mi, pojawiła się ta metoda, spotkaliśmy się, no nie powiem, że z wiadrem pomyj, ale mój osobisty kolega w kole, ja bym powiedziałem, że ja izoluję wszystkie matki w tym roku i przekonał mi, wtedy jeszcze doktor Mara jeszcze żył w Sądeckim Bachniku, wysłuchałem jego wykładu. Ja mówię, ja izoluję wszystkie matki. Zrobiłem sobie izolatory, bo już nie było tych izolatorów. Idiota, pasiekę stracisz, pierwszy krok to wyniszczenia pszczół i tak dalej. Za dwa lata on mówi, ja będę izolował matki, tylko ja sobie zrobiłem lepszy izolator. Jakie ty sobie zrobiłeś? Z kraty metalowej. Ja mówię, to ty jeszcze wcześniej w sypialni wywarł taką dziurę na zewnątrz, 20 cm, włóż tam rurę, która będzie między tobą a żoną w łóżku i spróbuj to ogrzać. To wywa, to są... Pszczoły nie lubią metalu. Ale proszę pana, na polu jest 15 stopni. Ale pszczoły nie lubią stali. No oczywiście, a poza tym na polu jest minus 15, prawda? W kłębie musi być plus 15, jeśli nie ma czerwiu, tak? Czyli mamy gradient temperatury 30 stopni, a izolator, a kłąb ma 25 cm silnej rodziny, tak? A tutaj jest 35 cm, czyli te druty wystają po 5 cm z każdej strony i są w temperaturze prawie minus 15 i ta temperatura minus 15 wchodzi w środę. To nie to, że lubią, to marzną. No, metal jest dobrym przewodnikiem. No kto to ogrzeje? No. Ale wiem, ja się nie chcę śmiać. I potem się pojawiły takie opinie, bo jestem chyba w Mińsko-Mazowieckim i
stary kolega i mówi, wy pana, tu do nas przyjeżdżają naukowcy na wykładzie. I taki pan mówił, nie powiedział, który, zresztą nie pytałem. I taki pan mówił, że jak się matkę powstrzyma w czerwieniu, to ona, tak jak krowa, przerywa laktację. No pan się uśmiecha. Ja się też uśmiecham na to porównanie. Matki i krowy, no nie te gruczoły, nie. No. W szczęśliwie minionym Związku Sowieckim najbardziej popularną linią pszczół była Karpatka. Karpatka jeździła z Mukaczewa, tam pod Użorodem, do Archangelska. No wprawdzie pocztą lotniczą, ale póki dotarła pocztą lotniczą z Mukaczewa do Lwowa na lotnisko, z Lwowa do Moskwy na lotnisko, z Moskwy do Archangelska na lotnisko, z Archangelska z lotniska do Pasieki minęły 2 tygodnie. Proszę? Dzisiaj się w jeden dzień, no, w zasadzie z 8 godzin by to zajęło. Dzisiaj? Chyba, że tą rakietą, co Moskwa leci. Nie, no samolot nie leci tą odległość. Proszę? To nie jest wina... Taki system był, jak pan mówi. Koleją by pewnie 2 lata jechać. No to, ale ja mówię o tym, że ta matka z tymi 5 pszczółkami była zamknięta w absolutnie obcym środowisku przez wiele, wiele dni. I przelatywały, i wszystkie przeważnie podejmowały czerwienie. A jaka jest różnica między zamknięciem takiej matki w klateczce wysyłkowej z 5 pszczółkami, a zamknięciem jej w takim izolatorze, gdzie obok jest jeszcze czerw otwarty, który ona złożyła, czerw kryty, cała jej rodzina. To jest, proszę pana, taka różnica, jak między, nie wiem, gdzie jest taki kryminał, w Sztumie, prawda, a w areszcie domowym. Taka różnica. Następne, w mojej obecności na konferencji pszczelarskiej w Krakowie, na konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Pszczelarzy Krakowskich, pan Marek Podleski mówi, z izolacją matek jest tak, że 1/3 matek nie przeżywa zimowli, 1/3 przeżywa, a nie podejmuje czerwienie, tylko 1/3 przeżywa i podejmuje czerwienie. Obok mnie na konferencji, tak jak tu państwo siedzą koledzy, którzy tak jak ja izolują matki, którym przeżywają matki podwójnie zaizolowane w jednej rodzinie. Fakt, że często, 5% powiedzmy, no powiedzmy 10% matek zaizolowanych w parze, to tam jedna nie przeżywa. Dlatego, że pszczoły wyczuwają spadek feromonów. Matka zamknięta w izolatorze przestaje czerwić, jest mniejsza emisja feromonów. Jeśli matka jest słaba, to ta emisja jest jeszcze mniejsza. A obok jest matka silna, to pszczoły sobie nie będą zawracać głowy tym krewactwem, tylko zaniedbują ją, ona się nie może żywić i przeżywa. Ale nie wiem, jak by się dodał. I taki doktor Hobbs, bardzo sympatyczny, młody doktor, którego poznałem, wymieniliśmy się prezentacjami i tak dalej, też gdzieś na jakiejś konferencji powiedział, że tylko 16% zaizolowanych matek przeżywa zimą. Mogło się zdarzyć. Mogło się zdarzyć tak, jak po 1 roku izolacji dzwoni do mnie, nie będę mówił nazwiska, zaprzyjaźniony pszczelarz mówi, no jak ci tam ta izolacja, jak te matki przeżywa? Ja wtedy zaizolowałem chyba 30 matek, z tego 5 w parze. I z tych 5 w 2 parach właśnie jedna nie przeżyła. A co ty opowiadasz w pasiece zawodowej 600 rodzin zaizolowali 60 matek i 20 tylko przeszło. Ja mówię, no nie wiem jak. Minęło chyba 2 lata i jeden pan, którego ja bardzo szanuję, bardzo mądry pszczelarz, bardzo zasłużony pszczelarz i tak dalej. Panie, bo ja mam do pana pytanie. Bo ja zaizolowałem 60 matek, tylko 20 przeszło. No ale ja mówię, ja nie wiem dlaczego, bo mnie przeżywają. Ale jakie pan ma ogóle? Da dam. A na ilu ramkach pan zazimował?
No na 12. No jak on dał izolator, zostawił 12 ramek, dał na przykład 15 kilo inwertu. No to one rozłożyły równo na wierzchach tych. Zjadły to, co było i poszły. Poszły w Bogi Matki na ziemi. I jak ja powiedziałem, na ilu rankach pan zazimował? I ja byłem głupi, mówię. Od razu się zorientował. Mądry człowiek, wie pan. Tylko, że każdy może popełnić błąd. To nie o to chodzi. Każdy może popełnić. No ale takie jest czasopismo, które ja bardzo szanuję, często z nimi współpracuję, Pszczelarstwo. I tam się zjawił artykuł pana, pozwolę sobie przytoczyć nazwisko, bo on mnie też wywołał z nazwiska, stąd się ta cała dyskusja wzięła, tak. To jest człowiek z 50-letnią praktyką. Zakładając, że matka rozpocznie czerwienie dziennym, w ulu będzie około 50 tysięcy psów. Z czego zatem możemy się udawać 30 czerwca? W sezonie pszczoła żyje 8 tygodni. No on ma dobre pszczoły, bo moje nie żyją tyle. Moje trochę krócej żyją, ale trochę krócej. Czyli po 70 dniach pozostanie... przy życiu. Przy życiu, nie, prawda? Pozostanie przy życiu ile? No właśnie. Nie ma wątpliwości, że taka technologia prowadzi do nieuchronnej zmiany rodziny. A więc ja bym był ostrożny w takich radykalnych twierdzeniach, prawda? Bo teraz przytoczę potwierdzenie celowości regulacji tej technologii. 35 lat, to ja już dawno pisałem, w tej chwili to już będzie więcej. 35 lat praktykuję w Ukrainie małych in milenii. W Białorusi może, w Słowacji. Zachwycili się izolatorami w Turcji, rozmawiam z Kaszterewiczem. Po 5 tysięcy izolatorów wysyła do Turcji, do Włoch. Bo tam jest problem z tym przedłużonym czerwieniem. To nie o to chodzi, że jest ciepło, ale już pożytku nie ma. No, z czego to wykazać? Pyłku nie ma, prawda? To, co mówiliśmy na początku. Więc tu jest izolacja w samym sobie. W Turcji, w Gruzji. Profesor Wilde, wspólnie tam gdzieś w Europie, robił takie badania. Skuteczna walka z varroa w Europie przez letnią przerwę w czerwieniu. No i w pszczelarstwie, tutaj się powołam, artykuł Jakub Gąbka, Joanna Gąbka, Pszczelarstwo w 2020 roku. Jest artykuł Stosowanie izolatora chmary w okresie jesienno-zimowym. Moja skromna 12-letnia praktyka. Państwo Gąbka napisali wszystko to, co ja mówię. Oprócz jednego. Mi wyszło z moich obserwacji, ja nie mogę powiedzieć, ja prowadziłem badania, bo ja nie jestem naukowcem i nie mam do tego warunków, ale z moich obserwacji wynika, że matka wypuszczona z izolatora, w rodzinie, gdzie matka została wypuszczona z izolatora, po 45 dniach jest 3 razy więcej czerwiu, niż w takiej, gdzie matka była izolowana. A u nich wyszło, że tylko 30%. I ja wierzę im. Ja wierzę im, dlatego że oni przez 3 lata robili skrupulatne badania na 78 rodzinach. Więc więcej materiału, bardziej profesjonalne badania i na pewno ich badania są bardziej wiarygodne. Bardziej wiarygodne, tak. A niemniej, proszę pamiętać, że też to zjawisko, że matka wypuszczona z izolatora czerwi żywiołowo. Czy macie państwo jeszcze siłę na 15 minut? Zrobimy taką... Ja, jak państwo wiecie, jestem inżynierem z zawodu i taka przywara. Ja muszę wszystko policzyć, pokazać w grafiku. W związku z tym, ponieważ ja zaintrygowałem się tym zjawiskiem, o którym mówiła pani doktor Mauricio, to ja chciałem to udowodnić. Posłużyłem się znanymi państwu wiadomościami, jakie funkcje pełnią poszczególne pszczoły w rodzinie. Więc jeśli założymy, że matka składa średnio 1500 jajeczek na dobę,
No nie kłóćmy się, możemy założyć, że składa 1000, wyjdzie nam w sumie inne cyfry, ale ten sam wniosek. 1500 wierszy na dobę, to wtedy jedna taka kratka to jest 1500 jajeczek. No, czy jajeczek, czy tam dalej pszczół i tak dalej. A w tą stronę, na osi poziomej, to jest jedna doba. Później zobaczycie. Jeśli założymy, że te funkcje, o których wiemy, to znaczy czyszczenie komórek, po urodzeniu się, prawda, czyszczenie komórek, karmienie larw starszych, to jest 3 dni, karmienie larw młodszych 4 dni, przerabianie żołądku 5 dni, zbieraczki 20 dni, to będziemy mieli taką ilość pszczół z jajeczek złożonych z tylu dni, prawda? To jest zrozumiałe. Dobrze. Idziemy dalej. I skład rodziny jaki jest? No oczywiście, tak jak tam było napisane, jeśli matka składa 1500 jaj dziennie, to tam jest czerwiu 51,5 tysiąca, bo odkryty to będzie 9 razy 1,5, to jest 13,5 i tak dalej. I potem te, które karmią larwy młodsze, pszczoły, które karmią larwy młodsze, 3 dni, raz, dwa, trzy, razy 1500, to jest 4500 takich pszczół. Te, które karmią larwy starsze, 4 dni karmią, to jest 6000. 1500 razy 4 to jest 6000. I tak dalej, ulowe pszczoły 7500 i lotne już dorosłe 30 tysięcy. W rodzinie jest 52,5 tysiąca pszczół w sumie, a miód zbierałyby 37,5 tysiąca, tak? Dobrze, jedźmy dalej. O, i to jest opisane tutaj, po kolei, to co mówię. 30. Na miód pracuje w sumie, no, 37,5 tysiąca pszczół. No, proszę to łaskawie zapamiętać. Po 3 dniach po izolacji już się nieco struktura rodziny zmienia. Zmniejsza się ilość karmicielek tam, te i te, które tam były. I no, zasklepił się 3000 komórek czerpił się, zasklepił. Ale karmicielki przeszły już do czynności ulowych. W związku z tym tam jest 7,5 tysiąca i 33 tysiące tych pszczół, które mogłyby zbierać miód. Czyli nie 37,5, tylko 40,5 tysiąca. Taka jest tendencja, prawda? Jedźmy dalej. O, dobrze. I tam było 37,5 tysiąca, to jest 40,5 tysiąca. 9 dni po izolacji. Młode pszczoły już nie ma czerwiu, kończy się czerw otwarty. Nie ma potrzeby karmienia. Młode pszczoły, które skończyły, oj, przepraszam. Młode pszczoły, które skończyły funkcję karmicielek, przeszły do pszczół ulowych. I do pozyskiwania miodu mamy 51 tysięcy pszczół. 21 dni po izolacji, proszę zobaczyć, co się dzieje. Proszę zobaczyć na ten fragment, tam wykresu u góry, tam jest koniec czerwia otwartego i jeszcze 9 dni pszczoły wymierają, prawda? Jest taka, idzie to w dół, ilość pszczół. Ale jak minie 10 dni, pojawiły się pszczoły, które nie karmiły czerwia. I ta kreska jest poziomem.
pszczoły przestały wymierać. W związku z tym mamy już teraz w rodzinie 58,5 tysiąca pszczół, takich, które nie karmiły czerwy, które mają żyć 10 miesięcy, wszystkie są fizjologicznie młode i w dowolnym czasie, kiedy potrzeba, mogą się podjąć każdej funkcji, także karmienia. Ale zbierają, wszystkie są gotowe do zbioru miodu. Ale czy jest taka sytuacja, ja się może nie zgodzić, bo jest taka sytuacja, że jak pszczoły zaczęły zbierać miód, one będą słabiej karmić larwy następne, nie? A skąd te larwy się wezmą? Ale skąd te larwy się wezmą? Nie? Przyjdzie okres, że matkę pan wypuści, a muszą być pszczoły młode, które będą dawały dużo tego. Pan nie uważał, ja na początku powiedziałem, przepraszam pana, to co powiedział doktor Mara. Pszczoła, która nie karmiła larw, ma żyć 10 miesięcy i zachowuje cały potencjał biologiczny i ona jest kalendarzowo stara, ale fizjologicznie młoda. I ona w każdej chwili ma tyle ciała tłuszczowego, bo do karmienia larw pszczoła zużywa ciało tłuszczowe. Do karmienia larw... Ale ja byłem na pewnym wykładzie i ktoś mówił, że jak ona zaczęła zbierać miód, potem już nie wytwarza takiej ilości mleczka, jak przykład wytwarza pszczoła, która nie zbierała miodu. Być może ktoś tak powiedział. Ja mam dowody na to naukowe, doktor Mauricio, i mam dowody praktyczne, moi przyjaciele i ja, że to nie jest prawda. Myślę, że to dotyczy tych pszczół, które w młodości karmiły. Tak. A potem poszły do zbierania miodu, no, i one nie mogą wrócić. No nie mogą, bo one już... A te, które nie karmiły, nie ma problemu, żeby wróciły. Oczywiście, bo one wytwarzają zaczął koszczyn swojego ciała tłuszczowego. Jak ma zapas ciała tłuszczowego, to teraz proszę zwrócić na to uwagę, ja tu dałem takie porównanie, prawda? Z lewej strony jest początek, wtedy, kiedy matka nie była izolowana i przy zbiorach pracowało 37,5 tysiąca pszczół i koniec, kiedy przy zbiorach pracuje 58,5 tysiąca pszczół i nic innego nie robią. Nic innego nie robią. Jeszcze jedno do pana, to jest prawda, że wszelkie inne czynności jak wypacanie wosku, inwertaza, czy powiedzmy, no co jeszcze one robią? Sprzątanie to nie, ale wypacanie wosku, inwertaza kosztuje nieznaczne ilości energii pszczoły, dziada. Ale doświadczenie i praktyka mówią, że to są nieporównywalne straty w porównaniu z karmieniem. Mam pytanie do pana, jeśli pan pozwoli, bo słuchaj, tu się aż prosił. Ciekawi mnie, czy pan taki eksperyment zrobił, żeby zamknąć matkę na te 50, powiedzmy 8 dni, to jest prawie 2 miesiące. I zaciekawiłoby mnie to, jakbyśmy na przykład przed wakacją zamknęli ją do izolatora, bo do wakacji się rozwiną pszczoły, to nie ma co mówić. Zamknęli je i wypuścili po 15 lipca, czyli po końcu lipy. I ciekawi mnie, czy przez ten dwumiesięczny okres znoszenia pożytku z tych dwóch dosyć u nas w naszym regionie silnych pożytków, w zasadzie kluczowych, czy rodzina nie osłabnie, mało no, tego, czy się będzie w stanie rozwinąć na tyle, żeby pójść na zimę. Tak, chyba o tym będzie. Przepraszam. Nie szkodzi, bardzo dobrze, ale jest, i tam jest taka książeczka, izolowania matek w cyklu rocznym. Jest kilkukrotna izolacja. Ja o tym będę mówił. Dziękuję. Tylko skończmy to. Czekam oczywiście. Porównajmy teraz. Przed izolacją było 52 tysiące pszczół, ale tylko 37,5 zbierało miód. Po izolacji jest 58 tysięcy pszczół. I one wszystkie zbierają miód. I teraz powiedzmy, ile łatwo obliczyć, ile może być więcej tego miodu. No 58,5 przez 37,5, to jest 1,56, czyli prawie 50%. Oczywiście, że to jest przyroda, jeszcze raz, to mówmy, z sułakiem nie można do tego podchodzić, ale
Tak to jest. Dobrze. Mnie tylko interesuje, czy Państwo macie jakieś uwagi do tego grafiku, który ja Państwu pokazałem. I czy jest zrozumiany? Jeśli tak, to ja proponuję przerwę. Aniu.